Nieźle. Gdzie jest kantyna? W tamtą stronę, w centrum, za tymi zwałami chemii. Muszę tam pójść. Słabo. Musiałbyś przejść przez tunel. Bronią go, jakby to był portal do jebanej Walhali. Mało kto się przedostanie. To moja specjalność. Gdzie ten tunel? Nie tak szybko, kowboju. Bez biomarkera nic nie zdziałasz. Jesteś zagrożeniem. A już wiesz, jak ludzie w Viledor reagują na zagrożenie. Możesz mi pomóc? Wygląda na to, że dobrze znasz miasto. Żyłem w tym mieście jeszcze zanim świat się rozpierdolił. A co do pomocy? Najpierw biomarker. Bez niego ani rusz. Skąd jesteś? Długo szedłeś? 2000 kilometrów. O, w mordę! Jakim cudem nikt cię nie zaraził? Proste. Nie dałem się ugryźć. Tu jest inaczej. Wszyscy są zakażeni. Drugie Haran. Viledor też odizolowali. Wznieśli mury. Zamknęli nas. I właśnie to nas uratowało. Jak się dostaje biomarker? A, nie dostaje się. Chyba, że ma się kontakty. Ja mam. Chodźmy. Przy okazji. Hakon. Aiden. Miło cię poznać. Witaj. W raju. Tutaj. Hej, sprawny jesteś. Było się w wojsku. Oddziały specjalne? Przez 7 lat. Nawet to lubiłem, ale mi zeszło. Oddziały specjalne? Za niesubordynację dostałem wilczy bilet i wyzerowanie konta. No i jeździłem taksą. Ała! To się nazywa upadek. I chuj. Przynajmniej dobrze znam miasto. No, dawaj! Jesteś słaby. Bez inhibitora długo nie pociągniesz. Kiedy ostatnio go dostałem, chyba zrobiłem demolkę. Tak jest za pierwszym razem. A potem jest już lepiej, jeśli się przeżyje, rzecz jasna. Czyli mogłem nie przeżyć? Gdybyś go nie dostał, to tak czy siak byś umarł. Dlaczego mi pomagasz? Wiem, że ludzie na ogół boją się pielgrzymów, ale jeden uratował mi życie. Byłem pielgrzymem. Teraz jestem zainfekowany. To utrudnia podróżowanie. No to zaczynasz od nowa, przyjacielu. Patrz na te rudery. Takie budy to skarbce. Czekają w nich niezłe fanty. Zajrzyj tam, ja poczekam. Ludzie zostawiają w takich miejscach sporo rzeczy. Na wypadek, gdyby ktoś nie zdążył do kryjówki. Co to? Kryształy. Ktoś musiał je tu schować. Powstały po tym, jak zrzucili na nas chemię. Niektórzy wierzą, że opóźniają infekcje, przesądy. Czyli ty ich nie zbierasz?
Zbieram. Przesądni ludzie płacą za nie grubą kasę, a ja nigdy nie gardzę pieniędzmi. Jest jedna skrzynia, której sam szukam. Chodź, pokażę ci. Czyli macie tu armię? Ach, stróżowie. Ludzi też tak traktują. Uważaj. To właśnie oni pilnują tunelu. Na szlaku sporo twardzieli wspominało o nowym porządku. Zawsze chodziło o to samo gówno. Tja, tu jest podobnie. I robi się coraz gorzej. Powiedz mi o nich więcej. Uważają się za naszych prawych obrońców. Tępią zarażonych. Przynajmniej to im trzeba przyznać. A sprawnie im poszło. Tak, ale ich pomoc ma swoją cenę. Zapamiętaj jedno. Grasz według ich zasad, albo zdychasz. Ich ochrona bazaru bardziej przypomina okupację. Będę ostrożny. Tylko nie zawsze się da. SP przegina, a ludzie na bazarze mają już dość. Wystarczy jedna iskra, żeby spowodować wielkie boom. Hej, idziemy? Chciałeś mi coś pokazać? Tak, za mną. Już prawie. Oby obyło się bez niespodzianek. Ściemnia się. Zaraz będą się budzić. Szybko, otwieraj skrzynię. Dostaniesz za to biomarker. Kurwa. Szlak. Chwila. Nie, 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 zostaw. Jak zniszczysz zamek, wszystko szlak trafi. Dostanę biomarker? Skąd to masz? Znam to miasto jak własną kieszeń, a sprawnego sprzętu GRE nie widziałem od lat. Powiem tylko, że dał mi go były naukowiec GRE Dylan. Zabił go niejaki Waltz. Przed śmiercią Dylan dał mi ten klucz, żeby Waltz go nie dorwał. Zawiera jakieś istotne dane. Może w Rybim Oku coś wiedzą. No, przekonamy się. Ja pierdolę, zaspaliśmy. Plan B, spierdalamy. Aiden, jesteś tam? Jestem.
Znajdźmy lampę UV. Bazar. Damy radę. Za mną. Chodź. Wyjedź, idzie. Biomarkery. Nie ma czasu. Mamy tu wyjca. Biomarkery. Nie słyszałeś? Mamy... Biomarkery, mówię. Masz. A on? Jest ze mną. Musi pokazać biomarker. Wpuść nas chociaż do przedsionka. Musi pokazać biomarker. Co powiesz na elektronikę? Ty fiucie! Otwórz! Kilian! Zajmij ich! Kilian! Kurwa! Kilian! Otwórz! Kilian! Żebyś się wyjebał rano, moje złoto! Ty chuju! Udało się. Nie sądzę. Nieszczęścia chodzą parami. Hakon, otwórz te drzwi! Staram się. Kilian! Wiem, że tam jesteś! Wszyscy? Chyba tak. Pomóż mi. Dalej, pomóż! Uch.
Już kurwa ponad. Ja pierdolę, Kilian. Było czekać jeszcze dłużej. Wahałem się. Jednak wolę nie sprzątać twoich flaków nad ranem. A teraz poszli stąd. Daj spokój. Przestań już zgrywać takiego fiuta. Popatrz. Skąd ty to? Rzadka rzecz. Jak nas nie wpuścisz, będzie jeszcze rzadsza. A ten to kto? Pielgrzym. Jesteś tu nowy, co? Jak się tu dostałeś? Wszystko ci powiem, tylko nas wpuść. Raz czekałem na pielgrzyma. Miał za zadanie... A zresztą bez znaczenia. Co ty knujesz, Akon, he? Dałem mu inhibitor. Przeżył. Oszalałeś? Potrzebuję biomarkera. Nie mam. Bzdura. Poważnie. Sukinsyn. Został szpital. Wolałem tego uniknąć. Zawsze szukasz łatwiejszej opcji, co? Wystarczy lampa UV. Wrócę po ciebie, czekaj. Akon, dlaczego mu pomagasz? Kiedyś tak robiliśmy, pamiętasz? Ja? Tak. Ale ty chyba nie. Odpocznij tu przy lampie. Nie słuchaj tego głąba. Kretyn. Kiedyś tak robiliśmy, pamiętasz? Oczywiście, że to pamiętam, debilu. A mogłeś gotować. Wszyscy ci mówili, zajmij się tym, gotuj. Życie byłoby łatwiejsze. Żadnych no... biegaczych, hakonów czy dylematów. Ale nie. Zachciało ci się. Wyższe cele, kurwa. Albo... A mogłeś sobie gotować. Długo już znacie się z Hakonem? Zbyt długo. Co miał na myśli, mówiąc, że pomagaliście ludziom? Służyliśmy razem w specjalnej... A mniejsza z tym, to stare dzieje. Biomarkery. Dlaczego tak trudno je zdobyć? Bo to skomplikowane urządzenia. A fabryki, które je produkowały, już od dawna nie istnieją. Biomarkery łączą się z krwią. Po połączeniu nie można wykorzystać ich ponownie. Bez nich infekcja rozwija się bez kontroli. Jak to było w twoim przypadku. Dlatego ludzie płacą fortunę, żeby załatwić nowy. Oddają wszystkie pieniądze i kryształy. Na szczęście ja i Hakon znamy miejsce, gdzie można je wytwarzać. To źle, że Hakon dał mi inhibitory? Wielu ludzi od nich umiera. To silna substancja. Nie dla każdego. Ale ja przeżyłem. Czasem się zdarza. Nie ekscytuj się. Po prostu z nimi uważaj. Gdzie mogę odpocząć? Dopiero dotarłeś do miasta? Co cię tu sprowadza?
To nie jest ziemia obiecana, wręcz przeciwnie. Muszę się dostać do Rybiego Oka. I Hakon ci w tym pomaga? Porządny z ciebie chłopak, ale... coś ci powiem. Nie warto okazywać zaufania byle komu. Kurde, skąd wiesz, że możesz ufać mnie? Dobra, dość tej paplaniny. Idź spać. Do rana i tak nic nie zrobimy. Bardzo śmieszne. Udało ci się? Prawie. Biomarkery są w szpitalu GRE. Zaraz tam będę, ale do pełni szczęścia brakuje mi ciebie. Dokąd mam iść? Jak wyjdziesz od Kiliana, idź prosto przed siebie. Nigdzie nie zbaczaj. Wiem. Nie chcę znowu się na nich nadziać. Kiedyś wiozłem do tego szpitala moją drugą żonę. Nigdy nie jechałem tak szybko. Wody jej odeszły w 6. miesiącu. Masz dzieci? Tego nie udało się odratować. A poza nim o żadnym więcej nie wiem. Przykro mi. W porządku. Kto normalny chciałby, żeby jego dziecko oglądało taki świat? Zamek zepsuty. Spokojnie, znajdź stary autobus. Autobus? W godzinę zero w szpital uderzył autobus. Przebił ścianę. Można przejść przez niego do środka. Drzwi są zamknięte, więc jest spora szansa, że zostały tu markery. Jestem przy głównym wejściu. Oznaczyłem ci bezpieczne przejście. Czekam przy lobby. Duży budynek, co? GRE zajęło wiele z nich, żeby badać leki. Kiedy wszystko poszło się jebać, znaleźli naukowców ochotników. Zapłacili im kupę forsy i co z tego wyszło? Kupa gówna. Prawie, prawie. Nie mamy dużo czasu, trzymaj się blisko. Zamknięte.
Umiesz otwierać zamki? Jasne, najlepiej kluczem. A jak nie masz klucza? Hakon, przeszedłem tysiące kilometrów. Sądzisz, że powstrzymają mnie drzwi? Wyluzuj, tylko pytam. Tutaj powinny być wszystkie potrzebne instrumenty, maestro. Mam trochę złomu. Możesz z tego zmontować wytrychy. Dobra robota. Nie kłamałeś. Znasz się na rzeczy. Nie miałem wyjścia. Musiałem się znać na rzeczach. Co jest? Szlak. Pomożesz? Dobra. Nic z tego. Chodźmy. Tędy. Ciemna strefa przed nami. Bądź cicho. Mia? Andy, gdzie jesteś? To bardzo zły pomysł, Mia. Gdyby był dobry, byłoby nudno. Co ty robisz? Mia, nie po ścianie. Nie gadaj, daj łapkę. Wszystko gra? Tak. Na pewno? Szczerze. Ten szpital. Już kiedyś w takim byłem. W placówce GRE? No, jest parę takich w mieście.
Miałem wspomnienie. Osoba, której szukam, to Mia, moja siostra. Mówiłem ci o Waltzu. Wspominałeś, tak. Sam nie wiem. Mam straszny mętlik. Wyparłeś to z głowy. Jak ja moją trzecią żonę. A infekcja z pewnością tu nie pomaga. Luz. Znajdziemy marker i znikamy. Chodź. Dzięki. Śpiące królewny. Ta. Jakoś musimy się przemknąć. Kucaj i ruszaj się powoli. To cię nie zobaczą. Jak się zbliżysz, to po tobie. Zresztą pewnie to wiesz. Tak, wiem. Co to? Chemia. Paskudne gówno. Kiedy GRE straciło kontrolę nad wirusem, zaczęło spryskiwać tym syfem całe miasto. Świetnie na tym wyszli, co?
Słuchaj, ten koleś, o którym mi mówiłeś, jak on się nazywa? Walt? Tak. Dlaczego o nim wspomniałeś? Bo pamiętam, że prowadził jakieś eksperymenty. Nie tylko on się tym zajmował. Było więcej miast jak Villador, otoczonych murami, odciętych od reszty świata. Wielu ludzi pracowało nad szczepionką Aiden. Ale cóż, świat jest pełen zjebów. Dobra. Ostrożnie. Jest niestabilna. Dajesz. Wespniesz się? Tak, daj mi chwilę. Szybko. Kończy nam się czas. Nie dam rady. Czekaj. Mam pomysł. Pamiętasz koktajl, który dałem ci wcześniej w warsztacie dziewczyn? Inhibitor. Właśnie. Spadłeś na pierwszy poziom. Mieści się tam magazyn GRE. Poszukaj biało-zielonych skrzyń. Powinny tam być inhibitory. Jak weźmiesz kolejną dawkę, to powinno ci starczyć sił. Przemieniec. Zostań. Nie dasz mu rady. Wiem. Widziałem jebańca.
Mija. Jestem młodsza od ciebie. Przestań tchórzyć, Aiden. Doktor może nas zobaczyć. Nie, zresztą by musiał nas złapać. No chodź, nie wycofuj się. Przestań tchórzyć, Aiden. Użyłem inhibitora. Fantastycznie. Wracaj do windy. Ja czekam. Halo? Hakon? Jesteś cały? Trochę czekałem. Jak się czujesz? Zarażony, ale nie zrażony. Ha, to dobrze. Przepraszam cię za to. Co? Niby za... Właśnie za to. W imieniu dziwek, bandytów i idiotów mianuję cię mieszkańcem Villedor. Co? Przemienisz się. Biegnij do światła, szybko! Biegnij! Co byś beze mnie zrobił, pielgrzymie? Nie chciałem zostać pielgrzymem. Po prostu tak wyszło. Przemierzyłem cały kraj w innym celu. Szukam siostry. A potem co? Co potem? Co zrobisz, kiedy znajdziesz siostrę? Nie myślałem o tym.
Dziwne. Przyjdzie na to czas, jak ją znajdę. O ile ją znajdziesz? Cóż, ja mam konkretny plan. Wyglądasz na kogoś, kto ma. Chcę mieszkać nad oceanem. Wiesz, tam podobno jest łatwiej. Chcę się nauczyć surfować. Trafiłeś na jakieś stare pocztówki? Nie śmiej się z moich marzeń. Wiem jedno. Muszę opuścić to miasto. Zabija mnie. Zabija od środka. Pomożesz mi? Ocean jest daleko stąd. Jesteśmy zarażeni. Zresztą ludzie boją się pielgrzymów. Nie chcą nas. Jebać ich. Pomogę ci z nimi. A ty pomożesz mi na szlaku. Znasz trasy. Wiesz, jak przetrwać na zewnątrz. Co myślisz? Razem będzie nam raźniej. Co ty na to? Dobra. Niech będzie. Świetnie. Stoi. Nie będziesz żałował. Słowo. Co do celu. Sytuacja jest taka. Po śmierci dowódcy Especy odcięli przejście do centrum. Nie chcą, żeby morderca uciekł. Żeby przejść, musimy być sprytni. Wiem, kiedy zmieniają wartę. To jest nasza szansa. Zbiorę to, co będzie potrzebne. Sprawdzę nasze szanse. A ty rozejrzyj się. Pożyj sobie. A chodź. Pokażę ci coś. Masz. Przyda ci się. Obejrzyj sobie miasto. Old Villador. Sporo miejscówek, które warto odwiedzić. Kościół? To tam wyjce chciały nas dopaść. To centrum dzielnicy. Aha. W całym mieście są tablice z informacjami o zaginionych. Jedna jest koło kościoła. Może jakimś cudem znajdziesz tam coś o twojej siostrze. A jeśli nie, to po prostu baw się dobrze. Świat już się skończył, nie? Gorzej już nie będzie. Odezwę się, kiedy ogarnę temat.
wszyscy będziemy mieć przejebane, specy i cywile. Co jest? Wyciągnij mnie! Pszczoła mnie dziobnęła! Cholera! Dobra, siadaj, bo mi tu zaraz zemdlejesz. Zobaczyła, jaki z ciebie przystojniak i postanowiła cię zapylić. Bardzo zabawne. Naprawdę boli. Tylko mi tu nie płacz. Masz coś na ból? Aj. Może to był ząbąk? Dobre. Może... jakieś ostatnie życzenia? Może coś na ten ból. No weź. Dość tego. To kurzec wszystko boli. Co za sztywniak. Siemanko, miło jest zobaczyć nową twarz. Jutro złożę się do sprzątania. Niech on wacha. Pierwsze, o czym myślę każdego dnia, jak tylko otworzę oczy. A nie wrzeszczeć na cały cholerny bar! Uważaj, gdzie leziesz. Co za dzień. Za cholerę, nie dam rady. 5 lat nauki jak krew w piach. Tym razem jak muszę to zrobić jak należy. Wystarczająco. Alberto musi zobaczyć, że ogarnia. Jak się nazywasz? Vasco.